jest osobą, której zawdzięczamy to, że w 1920 roku polska armia dostała oczy i uszy. To znaczy dzięki niemu polska armia miała wgląd w tajne depesze wojsk bolszewickich. Podpułkownik Jan Kowalewski, kryptolog, który rozszyfrował bolszewików. Podpułkownik Jan Kowalewski to polski oficer wywiadu, którego praca przy odszyfrowaniu sowieckich depesz doprowadziła do zwycięstwa nad bolszewikami w 1920 roku. 1920 rok jest, myślę, że taką perłą w koronie, jeśli chodzi o dokonania Kowalewskiego. Rozszyfrował zamiary i przekazał zamiary sowieckie, zamiary bolszewickie, przekazał to dowództwu. Kilka tysięcy depesz bolszewickich przeczytanych przez Polaków odegrało istotną rolę. Odszyfrowywano dziennie kilkadziesiąt tych depesz. Dzięki niemu polskie wojsko miało wgląd w informacje, które pozwalały bardzo precyzyjnie określić, gdzie znajdowały się wojska przeciwnika. Strona polska o przeciwniku wiedziała więcej niż przeciwnik o nas. Pozwoliło to marszałkowi Piłsudskiemu razem ze sztabem przygotować obronę Warszawy i odpowiednio wykonać uderzenie znad Wieprza. Pamiętajmy o tym za każdym razem, kiedy mówimy o cudzie nad Wisłą, że Jan Kowalewski był bardzo ważnym elementem tego niesamowitego wydarzenia. Po zakończeniu wojny dalej zajmował się szyframi. Kilka miesięcy później zaczął łamać Kowalewski i jego komórki, łamać klucze szyfrów niemieckich. Wysłano go, by wspierał powstanie śląskie. Zaangażował w działalność powierzonych mu komórek właśnie wybitnych matematyków z tak zwanej Polskiej Szkoły Matematycznej. Przy współpracy z nim kryptolodzy z Pałacu Saskiego, bo tam się mieściła ich siedziba, łamali szyfry Enigmy. Wkrótce został wysłany do Rosji, gdzie został mianowany attaché wojskowym w Rosji. No i ta kariera jego w Rosji owocowała wieloma bardzo interesującymi i ważnymi z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa polskiego informacjami, ponieważ on wykorzystywał te swoje umiejętności, niezwykłą spostrzegawczość do tego, aby po prostu szpiegować na dużą skalę w Rosji. Rosjanie nie byli w stanie temu przeciwdziałać, no bo nie byli w stanie przeciwdziałać na przykład temu, że on wysłany jako attaché na defiladę, bo miał do tego prawo, miał tak doskonałą pamięć, że potrafił z pamięci odrysować wiele detali wielu wojskowych, na przykład urządzeń. Tak? No i z tego też powodu wkrótce Sowieci tak bardzo zaczęli obawiać się Kowalewskiego, że został on z Rosji po prostu wyrzucony jako persona non grata. W okresie II wojny światowej Jan Kowalewski zajmuje taką ważną placówkę w Lizbonie. Dostrzegł go generał Sikorski, który tworzył wtedy rząd na uchodźstwie, no i zaangażował go jako bardzo ważną postać, która była pośrednikiem w tworzeniu takiej struktury wywiadowczo-konspiracyjnej, która była wiązana z tak zwaną akcją kontynentalną rządu polskiego na uchodźstwie. Było to ogromne przedsięwzięcie, które miało w planach stworzyć ogromny ruch oporu na terenie Europy, przy włączeniu do tego także państw, które zostały włączone w sojusz z III Rzeszą. Od strony Grecji, Węgier i Rumunii jest grubo krótsza droga do Polski niż od strony Normandii czy Półwyspu Apenińskiego. Rozmowy, które prowadzono, między innymi operacja Trójnóg, która była związana z kontaktami z opozycją we Włoszech faszystowskich. Kontaktowano się także z opozycją w III Rzeszy, z admirałem Canarisem. Zatem to pokazuje ogromny rozmach działalności Kowalewskiego. Nie było mu to dane, ponieważ jeszcze w czasie pomijanej niejednokrotnie przez historyków konferencji w Casablance, Roosevelt nalegał, aby po pierwsze doszło do bezwarunkowej kapitulacji także tych satelitów III Rzeszy. Sfinalizowano to w Teheranie. Podjęto decyzję, że nie będzie inwazji na tak zwanym rejonie Bałkanów. Tak? No i to położyło znacząco te perspektywy, które wiązał między innymi także generał Sikorski z tą akcją, a postać Kowalewskiego w tym momencie stała się niebezpieczna po raz kolejny dla Stalina. Wymuszono na Churchillu, żeby Polacy odwołali go z tej. Po prostu był niebezpieczny, zbyt niebezpieczny dla Sowietów, także tam.